Już po raz piąty Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu był organizatorem jednej z eliminacji amatorskich mistrzostw Polski w narciarstwie alpejskim. Imprezy, w której od lat startuje wielu utalentowanych zawodników oraz dawne sławy narciarstwa. Panie dyrektorze, gratuluję, kolejna udana impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu. No staramy się, tylko nie zawsze pogoda jest naszym sprzymierzeńcem. Dzisiaj chyba nie, bo marcowa. Plus 8 w styczniu to nie jest najlepsza prognoza dla jadących w dzisiejszym wyścigu. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie bezpiecznie, że zawodnicy będą zadowoleni i że uporamy się z tym w miarę szybko. Bo dlaczego mówię w miarę szybko? Dlatego, że dzisiaj mamy 100 zawodników, trochę więcej niż ostatnio i przejazd nie jest krótki, więc może się okazać, że to się nam w czasie rozciągnie. W jakiej kolejności będą startować zawodnicy? No powiemy tak, że plus 50, a potem młodsi. To tak zwyczajowo, żeby łatwiejsze warunki mieli ci, którzy są w pierwszej kolejności. Czyli panie, panowie, a później młodzież. Sport zarówno w tym wielkim, jak i małym wydaniu jest od lat oczkiem w głowie władz miasta Żywca, które widzą w nim znakomitą promocję regionu. Nowy rok dla Żywca i Żywiecczyzny zaczął się bardzo dobrze. Poproszę pana, nie dość, że pogoda piękna, to jeszcze zaraz na początku roku odwiedził nas prezydent Polski. To był drugi prezydent, który w ogóle był w Żywcu, bo pierwszym prezydentem to był prezydent Mościcki, a teraz był prezydent Komorowski, więc bardzo się cieszymy. Głowa państwa w Żywcu, w takim miasteczku małym, ktoś by powiedział w Polsce, nie, Żywiec to jest królewskie miasto. Ja to nazywam, że Żywiec to jest taki pępek Polski tu na południu. A ponadto prezydent powiedział, że lubi tutaj jeździć na nartach. Nie, no prezydent powiedział tak, mówi, jak śnieg pada, to że on już jest cały chory, że po prostu od razu by narty przypiął, że zaraz by jeździł. Dlatego też w przeszłości przecież prezydent tutaj do nas jeździł na nartach, jeździł również na Stoku Pilska, co przecież wspominał i wielu miejscach. Myślę, że teraz jak będzie przyjeżdżał do zameczku w Wiśle, to również będzie odwiedzał Żywiecczyznę, żeby pojeździć na nartach. Czy pan jeździ na nartach? Czy pan znajduje czas przy tych swoich rozlicznych obowiązkach? Jeżdżę na nartach i po prostu bardzo mi to pomaga w mojej pracy. Dlaczego? Ponieważ na nartach wypoczywam. Tylko no nie zawsze mam czas, ale jeżeli mam trochę czasu, to mamy tutaj taki stoczek w Żywcu na górze Grojec, to sobie tam idę troszkę wieczorkiem, na tych nartach pojeżdżę, albo gdzieś jadę do Korbielowa, albo jadę gdzieś do Szczyrku, także jeżdżę na nartach i myślę, że dzięki właśnie nartom to tak się hartuje na potem na cały tydzień, żeby znów ciężko pracować dla mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny. Amatorskie Mistrzostwa Polski rozegrano podobnie jak przed rokiem przy wyciągu Baba na Stoku Pilska w Korbielowie. Chciałam na wstępie pozdrowić wszystkich narciarzy, zaprosić narciarzy do Korbielowa na kolej Baba. I mamy warunki bardzo dobre, stok jest przygotowany i czeka na narciarzy. Naśnieżamy, codziennie jest naśnieżany, jeżeli oczywiście warunki na to pozwalają. Jest nowe oświetlenie, więc w nocy jest lepsza jazda nocna. I cóż, tylko przyjeżdżać, pakować narty i przyjeżdżać do Korbielowa. Serdecznie zapraszam. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 100 zawodniczek i zawodników. Pierwsza wyruszyła na trasę, podobnie jak przed rokiem, Jadwiga Gołda z Żywca. Przejechała trasę bezbłędnie. Uzyskała czas 39,85 sekundy i wygrała rywalizację w najstarszej kategorii wiekowej. Było to kolejne zwycięstwo pani Jadwigi w eliminacjach amatorskich Mistrzostw Polski. Drugie miejsce w tej kategorii wywalczyła Halina Hinz z Piechowic. Piękny dzień na zawody, było nam bardzo miło, organizacja wspaniała, trasa przygotowana, oczywiście będę startowała we wszystkich możliwych zawodach, bo to są takie sobota, niedziela, gdzie można pojechać. Zapraszam wszystkie panie, które troszeczkę chociaż jeżdżą na nartach, żeby przyjeżdżały na zawody, żeby jeździły na nartach, że to jest wspaniała zabawa i frajda i można i piękne puchary wygrać, nagrody i pięknie się bawić.
9 zawodniczek rywalizowało w grupie trzeciej, tak zwanej K3, do 35 roku życia. W tej kategorii najszybsza okazała się Beata Matejczyk z Łodygowic koło Żywca. Przejechała trasę slalom giganta w równe 34 sekundy. Drugi czas w slalomie gigancie w tej kategorii wiekowej uzyskała jadąca z 376 numerem Katarzyna Urban z Bargiełówka. Jej wynik 35,19 sekundy. Na trzecim miejscu ukończyła rywalizację Jolanta Wysokińska z Żywca. Na mecie zmierzono jej czas 36,11 sekundy. Na podium trzy najlepsze zawodniczki slalomu giganta w kategorii K3. Zwyciężyła Beata Matejczyk, druga była Katarzyna Urban, a trzecia Jolanta Wysokińska. Nagrody najlepszym zawodniczkom wręczył znakomity przed laty Alpejczyk, medalista Mistrzostw Świata Andrzej Bachleda-Curuś. Całe moje serce jest za amatorami, bo ja szalenie wierzę w ogóle i bardzo podziwiam nie tylko narciarzy, ale w ogóle sportowców, którzy poza pracą, robotą mają czas i chcą żyć lepiej poprzez sporty. To jest bardzo takie, no, wniosłe, nie powiem hasło, ale jakby taka nasza dzisiejsza konieczność. Być w dobrym sporcie to jest szalenie ważna rzecz w życiu. Jeszcze jakby Pan mógł przybliżyć tą całą ideę, jak Pan zamierza to zrobić w następnych latach, jak Pan w tym roku zamierza wejść w to narciarstwo alpejskie? No dzięki Tauronowi, co dużo mówi, który nas wspiera. Jesteśmy akurat dzisiaj w Korobielowie w doskonałych warunkach śnieżnych. Tutaj akurat to jest ta pierwsza eliminacja Mistrzostw Polski Amatorów. Tych eliminacji jest 9, finał w Zakopanem w marcu jako 10. impreza. To jest jeden człon. Drugi człon to są zawody dla młodzieży, z której chcemy wyciągnąć najbardziej zdolnych do programu Tauron Olimpijski, gdzie tych młodych wyczynowców już w wieku 15, 16, 17 lat, chcemy ich bardzo wesprzeć, nie tylko finansowo, ale też po prostu profesjonalnie, po to, żeby ta dziura, która się zawsze pojawia w tym wieku u nas, została w jakiś sposób przyzwoicie wypełniona i żebyśmy mogli później z tej grupy mieć paru młodych ludzi na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Taki jest cel. W kategorii zawodników najstarszych rywalizowało trzech Alpejczyków. W tym gronie faworytem był bielszczanin Stefan Marek, przed laty wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski Seniorów. Pojechał wspaniale. Na mecie zmierzono mu czas 36,01 sekundy. Widzę, że mój przyjaciel Bachleda, Auś. Stare czasy. Stare czasy. To jest historia narciarstwa europejskiego, a ja jestem historią narciarstwa polskiego. I gratuluję Ci serdecznie, naprawdę. Dziękuję Ci, Andrzeju. Ja czekam, aż przyjdziesz do mojej grupy, żebym miał z kim walczyć, no. Panie Andrzeju, jak Pan ocenia wynik właśnie uzyskany przez Pana Stefana Marka? Wspaniale. 32 sekundy to przecież... Znakomicie i widać, że to jest stary zawodnik, bo przejechał właśnie te ostatnie 4 bramki lepiej od wszystkich po prostu. Wiedział, jak trafić do bramki, która była niewidoczna i to się bardzo liczy i wtedy tym się odznacza dobry, stary zawodnik, co robi. Przed Państwem najlepsi Alpejczycy w najstarszej kategorii wiekowej. Zwyciężył Stefan Marek, drugi był Jan Listwan, a trzeci Krzysztof Kąsztowicz. Wszyscy medaliści oprócz dyplomów i pucharów dostali nagrody rzeczowe. Piętnastu Alpejczyków rywalizowało w kategorii zawodników w wieku od 56 do 65 lat. Tutaj najlepszy był, podobnie jak przed rokiem, Wojciech Stojanowski z Bielska-Białej. Jego czas 33,56 sekundy. Drugie miejsce wywalczył tak samo jak przed rokiem Tadeusz Dziubek z Makowa Podhalańskiego. Jadący z 331 numerem zawodnik uzyskał na mecie czas 34,46 sekundy. Taki sam czas jak Tadeusz Dziubek uzyskał Tadeusz Bąk z Bierunia. Obaj zajęli ex aequo drugie miejsce. Czwarty w tej kategorii był Andrzej Gomoliński z Zakopanego.
Jego czas 34,9 sekundy. Na piątym miejscu w kategorii M1 uplasował się kolejny Zakopiańczyk, Maciej Wojak. Jego wynik 35,34 sekundy. Na szóstej pozycji sklasyfikowano Wiesława Woźniaka z Warszawy. Jego czas 35,96 sekund. Na podium najlepsi zawodnicy w kategorii M1. Wygrał Wojciech Stojanowski, na drugim miejscu ex aequo Tadeusz Dziubek i Tadeusz Bąk, a na trzecim Andrzej Gomuliński. Dwudziestu sześciu zawodników startowało w kategorii M2, czyli zawodników w wieku od 46 do 55 lat. Wygrał tę kategorię jadący z 338 numerem 47-letni Zdzisław Talik ze Zwardonia. Jako jedyny z uczestników Mistrzostw Polski przejechał trasę slalomu giganta w czasie poniżej 32 sekund. Na mecie zmierzono mu wynik 31,82 sekund. Drugie miejsce wywalczył Piotr Słowik. Jego czas 32,8 sekundy. Trzeci w tej kategorii był Tadeusz Makuch z Korbielowa. Czas trzeciego zawodnika w kategorii M2 Tadeusza Makucha 32,41 sekundy. Na czwartym miejscu ukończył rywalizację Łukasz Bojanowski z Katowic. Piąty czas uzyskał Stanisław Mężyk z Katowic. Jego rezultat 34,8 sekundy. Pierwszą szóstkę zamyka Bartłomiej Kowalski z Warszawy. Jadący z 308 numerem zawodnik uzyskał 34,39 sekundy. Na podium najlepsi zawodnicy w kategorii M2. Wygrał Zdzisław Talik ze Zwardonia, drugi był Piotr Słowik, a trzeci Tadeusz Makuch. Co pan radzi tym wszystkim, którzy tak chętnie korzystają ze stoków? Jedyna, no może nie jedyna, ale taka podstawowa rada, oglądać się bardzo dookoła i często zwolnić zamiast przyspieszać. Ludzi jest olbrzyma ilość teraz na stokach. Stoki są wyjątkowo dobrze przygotowane, które jakby zachęcają do ostrej jazdy, no ale ostra jazda, no tak jak samochodem, no jednak powoduje mnóstwo niebezpieczeństw. Także spokojnie, technicznie, ładnie, ale nie za nerwowo i nie za szybko. 18 zawodników startowało w kategorii M3, czyli zawodników w wieku od 36 do 45 lat. Przed Państwem jeden z faworytów dzisiejszych zawodów. Wyniki uzyskane w ubiegłym roku predysponują Pana do tego, żeby stanąć na podium. A jak Pan ocenia swoje możliwości? No, dzień dobry. No, swoje możliwości zawsze oceniam skromnie. Konkurencja rośnie, młodzież dorasta, wchodzi nam w grupy. Ale trzeba liczyć na siebie i walczyć do końca. Zawsze jest miło się spotkać w towarzystwie takich narciarzy jak tutaj, zwłaszcza na stoku, na Babie, w Korbielowie i ogólnie wszędzie spotykamy się bardzo często. Rywalizujemy w ściśle takim sportowym duchu, ale koleżeństwo jest na pierwszym miejscu. W grupie tej znakomitą formą błysnął jadący z 337 numerem 43-letni Jan Stańco ze Zwardonia. Przejechał trasę bezbłędnie i uzyskał najlepszy czas – 32,53 sekundy. Drugi w tej kategorii był Jarosław Smajdor z Nowego Sącza. Jego wynik – 33,27 sekundy. Trzecie miejsce w kategorii M3 zajął Piotr Kania z Poznania. Czas Piotra Kani – 33,95 sekundy. Czwarty w kategorii M3 był Grzegorz Aszkiełowicz. Jego wynik 34,35 sekundy.
Na piątym miejscu klasował się Arkadiusz Płociński z Warszawy. Jego rezultat 34,52 sekundy. Pierwszą szóstkę zamyka Mateusz Stella Sawicki z Krakowa, któremu na mecie zmierzono czas 35,20 sekundy. Dekoracja najlepszych zawodników kategorii M3. Zwyciężył Jan Stańco, drugi był Jarosław Smajdor, a trzeci Piotr Kania. Aż 32 zawodników startowało w grupie najmłodszej, oznaczonej jako M4, czyli Alpejczyków w wieku od 18 do 35 lat. Tutaj najlepszy czas uzyskał mieszkający w stolicy 32-letni Bartosz Hamera. Przejechał trasę slalomu giganta w czasie 32,59 sekundy. Dało mu to czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej zawodu. Przed rokiem Bartosz Hamera był w Korbielowie drugi. W zeszłym roku zakończyłem bardzo dobrze sezon, drugim miejscem w bardzo silnie obsadzonym Pucharze Senatora, w Pucharze Śląska, ze wszystkimi medalistami Mistrzostw Polski Amatorów. Dzień wcześniej wypadłem w finałach Mistrzostw Polski, no mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu zwycięstwu dobrze rozpocząłem sezon i będzie szansa na dobry wynik w finałach Mistrzostw Polski, które odbędą się w marcu tego roku. Numer 431 przyniósł panu dzisiaj szczęście. No, w istocie pierwsze miejsce na rozpoczęcie sezonu. Dawno nie pamiętam takiego dobrego startu. Nawet nie pamiętam, jaki mam numer, ale skoro pan tak to przeczytał, tak, to muszę zapamiętać, to na pewno mój szczęśliwy numer. Drugi czas w grupie Alpejczyków do 35 roku życia uzyskał Marek Skrzypczyński z Wrocławia. Przegrał ze zwycięzcą o 0,05 sekundy. Jego wynik 32,64 sekundy. Już tak naprawdę witałem się z gąską, bo kolega, który mnie o te 500 wyprzedził, był jednym z ostatnich zawodników. No i się okazało, że jednak przegrałem. 500 w tych warunkach, no to będzie jakieś, no nie wiem, metr, dwa, nie więcej. Także no bardzo fajna rywalizacja, bardzo fajne zawody. Pierwsze zawody w sezonie dla mnie, także miło, że na podium. Co pan na co dzień robi? Jestem lekarzem, anestezjologiem. Także akurat teraz jestem na urlopie. O, właśnie, mogę od razu zadedykować moje drugie miejsce mojej małej córeczce, która urodziła się 4 listopada. Także dla Klary drugie miejsce. Trzeci w kategorii M4 był Piotr Wilk z Krakowa. Jego rezultat 33,10 sekundy. Na czwartym miejscu plasował się Andrzej Bednarz z Rajczy. Z rezultatem 33,13 sekundy. Piąty w najmłodszym roczniku był Maciej Bartman z Zakopanego. Jego wynik 33,15 sekundy. Pierwszą szóstkę w najmłodszym roczniku zamyka Franciszek Smusz z Rybnika. Zmierzono mu na mecie 33,18 sekundy. Dekoracja najlepszych zawodników w najmłodszej kategorii wiekowej. Na pierwszym miejscu Bartosz Hamera. Na drugim Marek Skrzypczyński. A na trzecim Piotr Wilk. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować kolegom ze starszych grup, którzy pokazali klasę dzisiaj. Pozdrawiam. Sezon się nie kończy i jeszcze będziemy. Młodsi się będą starali. A drugie, co bym chciał powiedzieć, to, że zwycięstwo dedykuję mojej żonie, która jest tutaj ze mną. O, ładnie. Brawo. Spokojnie mogę teraz rozmawiać, bo wszyscy cali i zdrowi, a przed zawodami nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Narciarstwo jest jednak sportem bardzo urazowym, tym bardziej w takim wykonaniu i przy tak trudnych warunkach, jakie były dzisiaj. Tym bardziej cieszę się, że wszyscy wyjeżdżają od nas uśmiechnięci i obiecują, że przyjadą zaraz. Wspólnym zdjęciem medalistów Mistrzostw Polski żegnamy gościnną ziemię żywiecką.